Panie prezesie, spotykamy się po raz kolejny po to, żebym mógł panu zadać kilka pytań, które znalazły się między innymi na forum internetowym, dotyczące oczywiście projektu kanalizacji wodociągów, tego projektu realizowanego przez gminę unijnego, jak również pytania, które zadała pani radna Barbara Zielińska na ostatniej sesji i no nie mogła uzyskać odpowiedzi, ponieważ pan był poza Końskimi służbowo, pan wiceprezes musiał wcześniej wyjść i dlatego pan burmistrz po sesji skierował te pytania do pana. Pan będzie odpowiadał, ale myślę, że nic się nie stanie, jeśli uprzedzimy tę odpowiedź na piśmie i pan będzie mógł cokolwiek powiedzieć. Ale na początek to pytanie pani radnej z Zielińskiej sesji. Otóż pani radna twierdzi, że zgłosili się do niej mieszkańcy wsi Modliszewice z zapytaniem, co z przyłączami i co z drogami na ich terenie. Czy może pani już jakieś informacji w tej sprawie konkretnej udzielić i mieszkańcom, i naszym widzom, internautom? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, chodzi o co z drogami, co z przyłączami. W ramach projektu w miejscowości Modliszewice powinna być zrealizowana sieć kanalizacyjna, kanalizacji sanitarnej, częściowo też sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna i odtworzeniem nawierzchni dróg. I rozumiem, że tego dotyczy pytanie. Umowa mówi o tym, że takie roboty powinny zostać wykonane. Z tego, co wiem, w tej chwili wykonawca kończy te prace. Zgłoszone jest bodajże nawet do odbioru te roboty. Odbiór będzie przeprowadzony w najbliższym czasie. Jest już chyba nawet termin wyznaczony przez inżyniera kontraktu. A jeżeli jakieś prace, które przewidziane są w kontrakcie, nie zostały wykonane, no to kontrakt przewiduje zapisy odpowiednie dla takiego przypadku. Czyli rozumiem, że taki zapis dotyczący wykonania sieci wraz z przyłączami znajduje się w podpisanej umowie czy dokumencie między pańską firmą a wykonawcą? Według mojej interpretacji umowa obejmuje właśnie wykonanie tych prac. I drugie pytanie dotyczyło Starego Młyna i właśnie tam chyba tylko i wyłącznie chodzi o nawierzchnię dróg po wykonaniu sieci i przyłączy, że również mieszkańcy są zaniepokojeni, czemu to nie jest jeszcze wykonane, czy nie jest wykonywane. Bardzo ważna uwaga. My jako przedsiębiorstwo budujemy sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odtwarzamy nawierzchnie drogowe zgodnie z decyzjami zarządców dróg, które no, zobowiązują nas do odtworzenia ich w odpowiednim standardzie. I jeżeli chodzi o Stary Młyn, w ramach projektu odtworzyliśmy nawierzchnię tam, gdzie mieliśmy taką możliwość. Część dróg w Starym Młynie niestety nie mogliśmy wejść w teren z robotami dotyczącymi nawierzchni tych jezdni, dlatego że do tej pory jeszcze nie jest uregulowany stan prawny, stan własności gruntów, na których zaplanowano, czy gmina zaplanowała budowę tych dróg. No stąd nie było możliwe, jak do tej pory, wykonanie tych nawierzchni. Panie prezesie, co prawda to pytanie, które teraz panu zadam, ono się składa jakby z kilku podpytań i już na ten temat rozmawialiśmy, ale uporczywie jakiś internauta się zwraca do mnie po raz kolejny, więc dlatego pozwolę sobie jeszcze raz pana o to spytać. Otóż chodzi tutaj o Dyszów i o podobno nieodpłatne wykonanie dla jednej z mieszkanek Dyszowa na działce 4 przyłączy. Jest jednocześnie pytanie, czy jeszcze takie przyłącza darmowe będą wykonywane, a w związku z tym, kto będzie ponosił koszta za te przyłącza? W ramach projektu zostały ogłoszone przetargi. 4 z przetargów dotyczyły budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Jeśli w projekcie zostały przewidywane przyłącza, my je oczywiście wykonujemy. Natomiast w trakcie realizacji, czy po zatwierdzeniu już wniosku o dofinansowanie, również zgłaszane były wnioski o umożliwienie włączenia do sieci danych działek. I tam, gdzie taki wniosek był złożony, no taką nie wykonujemy przyłączy, tylko
wychodzimy z pasa jezdni. Chodzi tutaj dokładnie o to, że ponieważ my odtwarzamy te nawierzchnie, żeby za rok na przykład, gdy mieszkaniec wybudujesz dom na danej posesji, żeby nie trzeba było pruć tej nowej nawierzchni, bo to zawsze zostawia jakiś ślad w tym miejscu, później ta nawierzchnia zwykle ulega uszkodzeniu po jakimś czasie. Stąd my wykonujemy, no, tak to nazywamy, umożliwiamy włączenie do sieci. I być może właśnie ten internauta ma na myśli taki przypadek. Panie prezesie, ustalono już właściwie te osoby, które będą się przyłączać poza projektem, ustalono tę dobrowolną jakby wpłatę na 1600 tam coś złotych. Niektórzy tu powyliczali również i wypisują do mnie takie pytania w internecie, czy za przyłącze trzeba będzie płacić 1680 zł, czy w promocji 420. Jest takie pytanie i co by pan tutaj na to mógł odpowiedzieć? No bo w końcu jest to, wychodzimy z założenia, dobrowolna wpłata, a więc określanie wysokości przy dobrowolności, no trochę jest to takie, powiedziałbym, delikatnie dwuznaczne. O tym, w jaki sposób, skąd się narodziła w ogóle ta kwota 1680 zł, dlaczego jest taka, pamiętam, że na którymś z poprzednich spotkań mówiliśmy. Jest to propozycja wpłat o tej właśnie wysokości, która znajduje jakieś tam uzasadnienie, o którym mówiliśmy wcześniej. Ja nie wiem, czy gmina ogłosiła promocję jakąś, to trzeba się dowiadywać w gminie. Wiem, że na pewno jest możliwość wpłacania, dokonywania tych wpłat w ratach, tak? Ale tak jak pan powiedział, tymi wpłatami zajmuje się Urząd Miasta. No, przedsiębiorstwo jako takie nie pobiera tych opłat, także trudno mi coś więcej powiedzieć na ten temat. Tak, i na zakończenie jeszcze jedno pytanie dotyczące tego wniosku, który państwo wysłaliście odnośnie dofinansowania przyłączy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do Warszawy. Po pierwsze, czy to prawda, że tam w tym wniosku się znalazł również jakiś zapis dotyczący drugi, w związku z tym ten wniosek może być zagrożony, w tym sensie, że on może być odrzucony, a jeśli nieprawda, to czy mają już państwo jakąś wiedzę, czy jakąś informację z Narodowego Funduszu, co dalej z tym wnioskiem, bo rozumiem, że to była taka wstępna procedura i coś tam trzeba będzie jeszcze uzupełniać. Tak, wniosek został złożony, jest rozpatrywany, a nie wiem, dlaczego ktoś łączy w ogóle odtworzenie nawierzchni z przyłączami. No, z tego, co mi wiadomo, przyłącza wykonywane są na terenach należących do mieszkańców, powiedzmy na podwórkach za granicami ogrodzeń i ja nie widzę związku między odtworzeniem nawierzchni w drogach, a przyłączami. Stąd mogę tylko powiedzieć, że wniosek o dofinansowanie do budowy przyłączy absolutnie nie wiąże się z drogami. Rada Miejska niedawno podjęła uchwałę dotyczącą zmiany opłat za wywóz śmieci segregowanych i niesegregowanych. Również się pojawiają pytania, ja myślę, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać na ten temat, ale tak wstępnie w jednym zdaniu mógłby pan powiedzieć. Pojawiają się pytania dotyczące ewentualnych podwyżek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Czy przedsiębiorstwo już myśli coś na temat zmian w ogóle tych stawek od przyszłego roku, czy jeszcze jest to za wcześnie? Troszeczkę w tej chwili jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach. Oczywiście, że myślimy o kalkulacji taryf na przyszły rok. Jest rozporządzenie, które mówi wyraźnie o tym, jak te taryfy mają być skalkulowane. I myślę, że poświęcimy odrębne spotkanie na omówienie kwestii taryf, bo za każdym razem, i to nie tylko w mieście Końskie, to jest wszędzie, gdzie są wodociągi, ten temat wzbudza dużo emocji, a ja chciałbym, żeby mieszkańcy mieli pełny obraz, pełną jasność, jak te taryfy są kalkulowane i z czego, za co płacą, krótko mówiąc. Czyli za dzisiejszą rozmowę panu prezesowi dziękuję i trzymam pana prezesa za słowo, że niebawem, jak będzie pan już konkretnie coś wiedział na temat tych taryf wodnych, powiedzmy skrótowo, to się spotkamy i przekażemy naszym widzom, internautom taką informację. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.